Ile? Na piętach skacz! Na piętach! Podskakiwuj! Nie, źle stępujesz! Trzymaj! I za co? Za cokolwiek! Zobacz, Czesiu, jakie to szczęście, że w tym mieście są same urzędy! Niech to chociaż kibule za darmo jest! No, ja ci tak mówię, że gdyby nie ZUS, to do skarbówki bym już nie dotrzymał! Nie dałbyś rady, chodź i pokażę to kibelem. Zapielnik! Dyrektorze, panie się kochany, tak, genialny pomysł, tak, świetnie, tak, wdrażamy nowe dyrektywy, wdrażamy, tak, przyjazny urzędnik dla petenta, tak, jestem uśmiechnięty, miły, czuły i ładnie pachnę, tak, mi też ciężko w to uwierzyć jest, tak. Aha, tak. Panie, teraz się kończy, muszę petent mam, poradzę się. Ale nie, Henik, proszę cię, nie przerywaj mi! Popatrz, jak ja oddycham! Nie, no elegancko, mówiłem po ściance. Chłopiec takie pozory na murze wyrysował. Aż nogi wyrwało. Witam panów bardzo serdecznie i zapraszam do swojego skromnego stanowiska. Chodź, bo kasę będzie chciał. Nie, panowie, źle się zrozumieliśmy. Zapraszam tutaj do siebie i od razu zapytawuję. Czy przyszli panowie sprawdzić składki ZUS-owskie, dowiedzieć się o fundusze strukturalne czy firmę załatwić? Załatwić się przyszliśmy. Rozumiem. W takim razie szukam odpowiedniego formularza. Co? Widziałeś? Widzisz? Teraz, żeby się załatwić, trzeba firmę załatwić. Ja bym wiedział, co bym trzymał dalej. Panowie, taka krótka ankietka na początek. Jak się panowie nazywacie? On na poważnie to wziął. Więc? W takim razie mam niepowetowaną przyjemność przedstawić panu mojego kolegę Czesław Blasiak, pseudonim Deksarz. Wybitnej klasy bezrobotny. Światowej, bo już nawet w Irlandii był. Zaspał w samolocie i wrócił z powrotem. A oto mój wspólnik, Henryk Brzeziniak, pseudonim. Brzeziniak Henryk? W skrócie Henryk Brzeziniak. A pan magister doktorze, tak pytam? Nazywam się Krzysztof Zbędny. O, bardzo trafne nazwisko. Zwłaszcza na pańskim urzędzie. Starzy pomyśleni. Za młody. No. Widać, że się pnie do piwnicy. Karierę zrobi. Dobrze, panie Krzysiu, skoro się zrobiłeś tak wesoło, rodzinnie, to może byśmy na początek jakiegoś szczeniaczka 08 zasnęli. Nie, panowie. Nie namawiacz, ale ciśnie, ale ciśnie. Dobra, niech będzie na twoje. Nie, panowie, nie możemy, kolejka. O, kolejka! Źle się zrozumieliśmy, pędzimy. Nie ma. Dopiero pędzi. Za wcześnie przyszliśmy. To my w takim razie jutro przyjdziemy. Tam pan proszę doda szarki zapałek. Do widzenia. Panowie, ale jeszcze parę pytań. No, tutaj mam kolejne pytanie. Czym się panowie zajmujecie? To trzeba by poszukać. A czy u nas generalnie to jest tak jak u Eleni, nie? Troszeczkę nieba, troszeczkę słońca. Skupu złoju będziemy bronić do końca. Aha, rozumiem. Czyli wielobranżówka. Wielozłomówka bardziej. Taki złom serczyn. Dobrze. Ja rozumiem. Pieniądze leżą na ulicy. Gdzie? Gdzie jest ta ulica? Gdzie jest ten dom? Panowie, metafora. Widzisz, na ulicy metafora. Dzięki za ciebie. Nie, panowie, że się zrozumieliśmy. Ja wiem, że panowie się spieszą. Ja rozumiem, ja się orientuję, że czas to pieniądz. Zresztą nas mówią, że złom to pieniądz. Oczywiście. Wykształcenie, jakie szkoły panowie kończyliście? Oto, obawiałem się tego pytania. Heniek! Co ty pamiętasz z tej szkoły? Ze szkoły to ja pamiętam temu. Leżakowanie! Dobra, panie, pisz pan te, napisz pan te urszulanki. O. Wyższe zarządzanie urszulanki, WSI, CBA, ABS, MBA. Ty
Tylko napisz, że z wyróżnieniem. No, średnia 2-3. Na nas dwóch. Masz na czym czapkę nosić? W takim razie ja zapytam inaczej, co panowie robiliście wcześniej? Aha. Ja byłem dekarzem. No, nareszcie konkret. Pan był dekarzem. Tak, wychowałem się u Chyńka i czekałem, kiedy komornik pójdzie. A pan? Potwierdzam. Ale gdzie pan pracował wcześniej? Ja? Ja dekarzem byłem. To już wiem, drugi pan. Raz, dwa. Dekarzem byłem, mówiłem. Pan sobie zapisze. Dekarz, przez by. No. W takim razie trzeci pan. Raz, dwa, trzy. Pan sam się nie pyta, to bez sensu. Ja nie dziwię, że u was takie kolejki w urzędach. Chciałem się spytać pana, który kończył NBA. Pan Jordan. A to trzeba byłoby zapytać. Zawołać? Panowie, no trzeci pana w okularach. Który? Wszyscy w okularach. Tak. Tylko ja chwilowo nie zabrałem, bo wie pan. A trzeci nosi okulary normalnie. Normalnie nosi, tylko że my ten szoba zabrałem. Panowie, no ja muszę wypełnić te rubryczki, ja mam czyste. Ja też mam czyste rubryczki. Ale w żyłach mam 0,7. Litra. Dobrze, panowie, no pan Henryk Brzeziniak, o. Który? Bo jeszcze jest ojciec. Zawołać? Syn, proszę odpowiedzieć syna. Syn jest w szkole, przynajmniej tak twierdzi. Panowie, ja tu zarabiam 1200 brutto na rękę. To 10 razy tyle co my w roku. Możecie mi panowie pomóc? Co pan robił wcześniej? Dekarzem byłem. Wiem, drugi pan. A, Czesiu, ciebie tu znają. Dajcie wam ograć? Drugi pan od prawej, lewej, z tamtej strony ode mnie. Tam. Jakby nie patrzeć, ja jestem drugi. Proszę pana, pomału. Pan był dekarzem, wiem. O, popeń, wiem. A pan, który nie był dekarzem, był? Ty popeń, to jakiś quiz, przepraszam. Ten krzyżówkę zarzucił z rebusem? Panowie, ja proszę o odpowiedzi, muszę to wypełnić. A czy ja panu nie odpowiem? Pan pisz dekarz. Tak, to jest rubryka. Tam nawet przy podpisie też dekarz. Tylko przez by. Tak, wiem, a pan, który przez by dekarz jest, to co pan robił wcześniej? Pan był dekarzem. Dziękuję. Przepraszam. A pan kim był? Wciąż jestem. Dekarzem? Wciąż jest pan? Panowie, no proszę. Wciąż jest. Wciąż? Dekarz wciąż? To te hormony, ja cię boję. Teraz jest to wszystko, co robisz. Nie, to gratulujemy! Małżonka musi być pana dumna. Panowie, i tak 8 godzin? 8 godzin? Panie, pan... Cześć nasiądza. Panowie, proszę o współpracę. Nie, o to chodziło, nie o to chodziło. Chciałbym prosić o odpowiedź pana Brzeźniaka, Henryka Juniora starszego. Nie ma pracy. Przepraszam, a długo pan już tu pracuje? No troszeczkę, co pan pyta? Jakiś pan sobie nie radzi. No właśnie pana proszę o odpowiedź. To trzeba było od razu powiedzieć, że chodzi pan od pana. Heniu, popaj, on chciał nas obrazić. Pyta mnie, ciebie nie. To może ja się w końcu do głosu dorwę, bo pan mi nie daje. Tak, poproszę. Chciałbym powiedzieć, że ja kiedyś pracowałem we Warszawie. Pracował pan w stolicy, a gdzie? W Warszawie. Ale gdzie? W Warszawie! No co ty człowieku, nie wiesz co to Warszawa? Pałac Kultury, łazienki, syrenka, prezydent, premier. No dobrze, ale tam w tej Warszawie, co pan tam porabiał, robił tam? Pracowałem w rządzie, byłem ministrem korupcji i sportu. A przepraszam, kto był wtedy premierem? Jordan. O ile mi dobrze wiadomo, to Jordan nigdy nie był premierem. Nie? No właśnie, jak to się wydało, to mnie zwolnili. A Jordan jak się zdziwił. Cały czarny się zrobił. Czy panowie w ogóle gdziekolwiek wcześniej pracowali? Tak. Tak? Ja byłem lekarzem. Wiem, mam w papierach. O, a pan? Ja nie. Ale za to ja kiedyś wysłałem do firm nasze PCV-ki. Co pan w PCV-kach napisał?
Jak te firmy chcą mieć szczęście, to muszą to wysłać do 10 innych firm. Panie, ile firm padło? Czyli temat praca mamy przerobiony? A tam zapisz, no? Tak. Dekarz, przez my. Stan cywilny, panowie, jesteście żonaci? Oj, zasunął pytanie. A w zasadzie można tak to ująć, tak pobieżnie, nie? Podłużnie. A tam krzyżyk postawi, nie? A nawet jest bliskie prawdy. No. Dobrze, ale przepraszam, pan też ma żonę? Ale po co dotykać drażliwych tematów? No muszę wiedzieć, czy ma pan żony. Oj, żony, żony, człowieku, dajesz pan spokój z tą żoną, toż to jest pomnik przyrody. My to z kolegami, to na jego żony, to Bartek wołamy. A ma taką samą bębę na pasie. To zaraz, to ile ona ma lat? Sporo. Chociaż z drugiej strony to nie aż tak wiele. Mówi, że była łączniczką w powstaniu. Tak, chyba Spartakusa. Tak, to nie wiem, że co jest stara, ale przecież ona nie ma za dużo. No i co, skąd ja mam wiedzieć, ile ona ma lat? Co ja, archeolog? No w sumie, a ty, ale ona Piłata jeszcze chyba pamięta, nie? Piłata to ona do chrztu trzymała. To ile ona ma lat? No nie wiem, no. No to sprawdź. Jak? Normalnie by się płotnił przy stojach pojęć. Czy wyjdzie? Panie Krzysiu, ty kochaniutki rycerzyku nasz malutki, nie? Słuchaj, z jego starą przestaje z moją ciotką. Jak ona skubana teraz bąki sadzi, no nie, 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 proszę, nie, 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 nie. Ostatnio siedzimy przy kolacji, teraz nie wyładuję w kinesko, to Suzia ma dole, myślała, że żonka w lotce podłączyli. A ta Suziaka spod czwórki to nawet przez moment, ale tylko przez moment miała TVP Kultura. Te grzyby poszły, normalnie, a ciotka z krzesełkiem już do jadalni odjechała. Niby nic, ale jadalnia na piętrze. Robi wrażenie. Najważniejsze pytanie, czy macie panowie kapitał początkowy? Kapitał początkowy? Nie. Ojejku. Co się stało? No tak mi przykro jest. No co, powiedz, no. Nie mogę wam firmy założyć, to o! Ojejku, nie śmuj się. Ty, ciekawe, ale ja tak się zastanawiam. Co ty gadasz? Ja w zasadzie mogę taką firmę założyć. Tak? No, bo ja mam taki, wiesz, kapitał początkowy. Tak? Mam zamrożone 1000 zł. Jak to zamrożone? Moja żona jest w ciąży. Tak,